Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dużo wam marudziłem, że nie mam jeszcze frachtowca, więc spróbujemy zhakować system i postaram się zdobyć Imperiala za damkę, jako pierwszy frachtowiec. Gra usilnie stara nam się wcisnąć frachtowiec jakikolwiek. Zobaczymy, czy mi się ta sztuka uda. Także wiem tyle, że pierwszy frachtowiec będę musiał odrzucić, ponieważ już sprawdzałem. Generalnie 5 czy 6 podejść robiłem i za każdym razem mi dawało frachtowce systemowe. A mi chodzi o Imperiala. Także uratujemy jakiś frachtowiec systemowy. Odrzucimy przyjęcie go jako nagrody. I za kilka godzinek zapolujemy ponownie. A więc zaczynajmy, ale dla bezpieczeństwa skoczę do systemu, w którym się spawnuje już Imperial. Ponieważ jedną walkę w kosmosie przerobiłem, co prawda nie gadałem z kapitanem, a być może jest to wymagane. No, zaraz zobaczymy zresztą. Oczywiście standardowo przy pierwszym skoku walkę w kosmosie mam wyłączoną, żeby się mi tutaj nic nie odjanie pawliło i żeby nie wystartować bitwy o frachtowiec w złym systemie. Tutaj w filmie o frachtowcach nie wspomniałem, ale zapewne większość z was o tym wie, są dwa rodzaje frachtowców tak naprawdę. Frachtowce systemowe, czyli te maleństwa, które latają. W sumie mają dość ciekawe kształty, ale no... W porównaniu do Imperiali to tak jakby, nie wiem, porównywać furgonetkę do tira. Tak więc... Rozpocznijmy polowanie. I standardowo tutaj skaczemy sobie do jakiegoś systemu w pobliżu, w którym jest stacja. Zapamiętać Uyanghu Keham. Masakra te nazwy niektóre. Dobra, skoczmy sobie na stację zrobić save'a. Generalnie, jeżeli to się sprawdzi, polowanie na nasz pierwszy frachtowiec odbywa się podobnie jak byśmy polowali w późniejszym etapie gry na Imperiala. Wszystkie kroki robimy tak samo, z tą różnicą, że
pierwszą walkę musimy odmówić przyjęcie frachtowca tego zwykłego, no nazwijmy go. Dobra, zmienimy poziom trudności. Walka w kosmosie standard. Zapisujemy. Robimy sobie zapis. No i skaczemy dookoła. Nie wiem, ile dokładnie mam czasu gry między poprzednią walką, ale raczej ten warunek 3 czy 4 godzin mam spełniony. Pozostały mi chyba 3 skoki do zrobienia, ale zaraz się przekonamy. Co tu się... No burzy w kosmosie to ja nie widziałam. Przynajmniej długo. Dobra, spadajmy stąd, bo zaraz w nas pierdyknie. Robimy punkt odtworzenia i lecimy dalej. Teoretycznie, jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach, następny skok powinien wywołać bitwę, ale mówię, nie jestem pewien co do warunku spełnionego do czasu w grze. Punkt odtworzenia i kolejny skok. Tutaj taki mały tip dla wszystkich, którzy zaczynają. W każdym systemie nowym, do którego skoczycie, możecie pobierać... O, zgadza się, mamy walkę. Nie mówcie jeszcze, że na Imperiala trafiłem. Ale mały, tego nie chciałem. Spróbujmy. Cholera, chyba źle wczytałem. Nie, dobrze wczytałem. Dobra, skoczmy do układu docelowego. Mam nadzieję, że mnie tu wciula nikt nie zrobił. I nie będzie... Inaczej. I będzie ten statek, którego szukam. Co do tipu. W każdej nowej... W każdym nowym Układzie Słonecznym na stacji kosmicznej możecie rozbudowywać egzokombinezon o jedno pole. To zapewne wiecie. Ale na przykład ja bardzo długo nie wiedziałem, że
każdorazowo w nowym systemie również w anomalii możemy rozbudowywać. Czyli nowy system, stacja kosmiczna, anomalia. Kolejny system, znowu stacja kosmiczna i anomalia. W ten sposób dwukrotnie szybciej uzbieracie pola ekwipunku. Jest. Dobra. Lećmy sobie na stację zapisać. Czyli faktycznie to się sprawdza. Gdzie tu za mną? Wystarczy odmówić pierwszego frachtowca i można polować na Imperiale. No pięknie. Zobaczymy tylko, czy będzie za darmo. Punkt odtworzenia zrobiony. Lećmy sprawdzić klasę. Niestety jest to system trzygwiazdkowy, nie piracki, więc szansa na eskę jest mniejsza niż w pirackim. O całe 2% w sumie jest to sporo, biorąc pod uwagę, że w systemach pirackich jest 5. No ale się pobawię, poprzeładowywuję. No powiem wam, start z grubej rury. Od razu A. Dobra, tutaj zrobię cięcie i włączę się, jak znajdę eskę. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że za chwilę. A few moments later. No i jestem z powrotem. Nie było tak źle. Była to kwestia, no, pół godziny przeładowywania. Się trafiła eska. Myślałem, że dłużej tu zabawię. No ale zobaczmy, czy uda nam się go dostać za damkę. Chodź tu, panie Korwax. Przejmij frachtowiec. Czy to oznacza, że dostanę go za darmo? No w sumie pieniądze są śmiesznie małe, bo 58 milionów, więc albo mocno zbili cenę, albo mi coś umknęło w trakcie którejś aktualizacji, bo były ponad 100 baniek kosztowały, z tego co pamiętam. Nawet do 200 dochodziły. No dobrze, zobaczmy. Ej, faktycznie, za damkę, patrzcie. Czyli co, teraz krok po kroku. O, z tego co zauważyłem, pierwsza bitwa o frachtowiec zawsze jest na tych systemowych padach. Czy on coś już na sobie ma? Czym on ma nosiciela Gravitin? Cholerka, chyba się przejdziemy najpierw po nim, bo mnie tu mocno zaskakuje. O, hello. Dobrze. Sobie pozwiedzamy, a w międzyczasie będę mówił. Czyli krok po kroku. Pojawia nam się po 3-4 godzinach gry pierwsza walka o frachtowiec i 5 skokach warp. Z tego co zauważyłem, będzie to zawsze
frachtowiec systemowy, czyli te małe frachtowce, które... no, których nie chcemy. Ratujemy go. Odmawiamy zakupu. I wtedy zaczyna się właściwe polowanie. Wybieramy sobie jakiś układ, gdzie spawnują się imperiale, tak jak na przykład w moim przypadku. No oczywiście musimy odczekać ten cooldown 3-4 godzinny, plus wykonać 5 skoków warp. I w ten sposób mamy imperiala za darmo. Także jeżeli ktoś zaczyna nowy save, nie ma sensu bawić się z małym frachtowcem. Nie wiem, jaki on ma kolor, ale na pewno go zmienię, bo oryginalnie, za pierwszym razem w tym systemie pojawił mi się jako czarno-biały i chyba właśnie taki bym chciał. Fregatę od razu mam? A skąd to się wzięło? No nie będę gardził. Także... jeżeli tylko nie chcę wam się bawić w jakieś małe frachtowce, później poszukiwać dużych i płacić za nie grube miliony, sposób idealny, czyli pokrótce. Pierwszą bitwę odmawiacie, zakupu frachtowca, czy przejęcia w zasadzie frachtowca. Spełniacie warunki pojawienia się kolejnej bitwy, czyli 5 skoków warp plus 3-4 godziny gry. I polujecie na drugi. Drugi już spokojnie się spełni imperial. I bierzecie go za darmo. Jeżeli komuś się przytrafiło, że udało mu się na pierwszej bitwie, jaka w grze w ogóle występuje, złapać imperiala, to dajcie znać, bo jestem ciekaw, ponieważ tak jak mówiłem, ja tych bitw kilka sprawdziłem i każdorazowo mi się spełnił zwykły systemowy frachtowiec. W sumie się trochę wkurzyłem, bo za pierwszym razem dałem ciała właśnie, ponieważ wziąłem udział w walce. Dwa razy wsiadłem, wysiadłem i rozwaliłem sobie save'a. I bałem się, że przez to będę zmuszony do zakupu tego, ale jak widać... nie musiałem nic płacić. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. A ja się teraz trochę pobawię moim nowym frachtowcem. Trzymajcie się.